Halo, halo, witam serdecznie chyba w 9. już odcinku z serii Nightingale. No i w dzisiejszym materiale postaram się rozwiązać kolejną misję główną, a mianowicie muszę odblokować tak zwaną kartę Astrolabe. Nie wiem, jakaś astronomiczna. No, w sumie wydaje mi się, że wiem, na czym polega zadanie. Cofnąłem się do poprzedniego świata na poziomie 10 w postaci lasu i w sumie znalazłem taką oto lokację. Astrolabe Site of Power. Wydaje mi się, że wcześniej tu byłem, ale nie miałem dostępu. To chyba trzeba mieć jakiś poziom postaci. Więc jeżeli nie możecie się dostać, możliwe, że trzeba wbić jakiś 30 poziom wyposażenia. Wcześniej chyba tego nie miałem, a teraz zobaczmy. Tak, czyli mogę się dostać. Mam nadzieję, że nasz sojusznik również. No i od razu przeciwnicy. Na poziomie 25 się okazuje, dobra. Już pojedynki mogą być trochę trudniejsze niż do tej pory. Co widzę? Jakieś latające kreatury. A w sumie skuszy mam ich na hita. A w sumie fajne urozmaicenie. Pierwszy raz widzę podobnego wroga. Jakie ja w ogóle esencje znalazłem? Inwentory to jakaś nowa esenc? Nie. Ta standardowa. No i teraz pytanie, czy do dołu mam się udawać, czy do góry? Nie wiem. Zobaczmy do góry najpierw, może. Jeżeli da radę w ogóle. Słychać jakieś wycia przerażające. Wydaje mi się, że właśnie z góry to wszystko dobiega. Zaraz sprawdzimy. Nie stać mi na więcej? Kurde, wszystko mam już chyba wymaksowane. Może ty bym w takim razie oddał. Come on, bohaterko. Manage equipment. Musisz zebrać trochę itemów. Jakieś, nie wiem, trzymaj tam mięso albo jakieś inne. Co by mi się jeszcze nie przydało, trzyma jakieś czachy, kamienie. Czy my możemy tą bohaterkę jakoś spowolnić? Też ciekawa sprawa, nie wiem. Jeżeli by super dużo miała. A mogę jej wystrój zmienić? Nie wiem. Dobra, na razie tyle wystarczy. No i my możemy już osobiście brać przedmioty. Słychać jakieś kreatury nowego rodzaju, tego latającego, załatwmy. Na hita go mamy. Ci jak się na mnie skupiają. Kurde, ten jaki agresywny. Czego ja biję z piąchy, naprawdę? Co jest nie tak? Give up? Ciekawe, czy może mi odrodzić ktoś. Jaka beznadzieja, przegrałem, no nie! Czy może mi odrodzić ta bohaterka poboczna? Chyba nie. Ale beznadzieja, no nie, nie spodziewałem się, że tacy mocni będą. No i tyle. Dobra, jeszcze raz pojedynek, zobaczmy. A, czyli co ja w ogóle mam? Inwentory? Zephyr Chest? A, czyli ja obecnie w swoim inwentory nic nie mam. Po śmierci się okazuje, a to nawet nie wiedziałem, że tak to działa. W sumie pierwszy raz zginąłem. No, trzeba będzie trochę bardziej uważać, ale raczej wrogowie nie są aż tacy super poważni. Da radę ich wszystkich załatwić nieprzeładowane. Są trochę bardziej agresywni, to z pewnością, ale zaraz dam radę.
A, czyli nasza bohaterka jest ranna, się okazuje, tak? A, to pewnie jeszcze zginęła. No, to jest tak o wiele trudniejszy pojedynek niż do tej pory, co widziałem. Dobra, mamy leczenie. A zaraz ich załatwimy. A ten jeden w szczególności był mocniejszy. No tak, daliśmy radę. Przy okazji fajny trik, nie wiedziałem, że można przytrzymać E i zabrać wszystkie materiały z okolicy. Tutaj pomożemy? Speak. Gdybym miał jeszcze trochę więcej zdrowia, ale to musi, nie wiem, odespać walkę chyba. No to już był pierwszy trudniejszy pojedynek, muszę przyznać. Bo do tej pory raczej były one super proste. Jakaś wieża obserwacyjna. Może gwiazdę obserwować. Coś mam jeszcze wartościowego na samym szczycie. Prawdę mówiąc, raczej nie widzę. Nie mogę się nigdzie wyżej dostać już. Mam tylko jakieś fotele pojedyncze i w sumie tyle. Czyli raczej była to kwestia poboczna. Tędy też nie mogę wejść na środkowy teleskop. Dobra, w takim razie zapewne trzeba będzie się niżej przedostać jakimś sposobem do piwnic. Ale trzeba będzie jednak mocno uważać. Przeciwnicy jednak o wiele wyższego kalibru niż to, co do tej pory widziałem. Mamy kolejnych podobnych. Jacyś rycerze. Niedobrze. Może ich obijemy. Już mnie widzi tak szybko? Jednego mamy z głowy. Mam tego latającego. Dobra. Dobra, walki zaczęły od razu być o wiele ciekawsze, muszę przyznać. No teraz możemy przynajmniej jakkolwiek zginąć. Przez większą część rozgrywki nic się nam w sumie nie działo. Mieliśmy jakichś wielu przeciwników jednocześnie. Tu trzeba trochę już bardziej pomyśleć. Dobra, wspaniale. Są jeszcze jakieś znajdźki na obecnym piętrze? Raczej nie. Trzeba będzie niżej się przedostać. I chyba słyszę kolejnych potworów. W sumie tak wyglądają jak ci Silent Hilla. Pyramid Head, czy jak się nazywali. Mają na głowie jakieś dziwne konstrukcje. Dziwne hełmy. Mamy kilku kolejnych. Dobra, jeden załatwiony. Postarajmy się ich obić. No, nasza już nie żyje, niestety. To nie wygląda najlepiej. Kurde, nie mogę uciec z tego naprawdę? Co jest nie tak? Moja głupia sprawa. Niedobrze. No nie mogę wskoczyć w ogóle. Jaka durnota. Teraz muszę walczyć z pewnością, nie ma innej opcji nawet. Dobra, 1v1.
wszyscy. To leczenie jest naprawdę super OP, muszę przyznać. W jakichś soulslike'ach jest tam animacja, trzeba w odpowiedniej chwili to zrobić, a tu jest insta. W ogóle nie ma znaczenia, kiedy ja to wykonam. Tylko wystarczy odczekać na ostatnią chwilę i tyle. Powinna być jakaś animacja leczenia, byłoby trochę bardziej taktycznie. Trzeba było lepiej podchodzić. Bardziej z głową. Dobra, mamy jeszcze kolejne piętra. A czyżby była walka z bossem? Tak, w sumie obstawiam. Dobra, w takim razie doładujmy sobie jakieś bonusy. W ogóle nie wiem, co my itemy robią tędy. Więcej staminy, tak. Czy to by się przydało? A tędy? Health regeneration na minutę? Można by było wykorzystać może, nie wiem. Jakieś bonusy. Curse resistance. Dobra, zobaczymy. Na samym początku leczenie. Dobra, będę miał więcej maksymalnego zdrowia. Chyba. Albo już nie? Dobra, aktywujemy. Nie, mam jakieś dziwne mechanizmy, jak to rozwiązać. Tylko, że nasze bez przerwy obrywa i tyle. Tamten? Nie mogę zaatakować? Niedobrze. Nie mam staminy. Ja muszę te czajniki jakkolwiek rozwalić, to co rozumiem, ale... Żadnych obrażeń nie zadaję, a one zresztą mi również. No, myślę, że jakoś mogę ekspozję spowodować. Nie dokładnie rozumiem, o co chodzi deweloperom. Mieczek, zobaczmy, lepiej sobie poradzi. Obrywam. Naszą bez przerwy będę leczył. No, to jest bardziej efektywne, się okazuje. Pod jedynką mam jakąś inną broń. Może zadziała. Co, dlaczego nie korzystam z tej broni teraz? Z ręki bije nagle. Come on, wyjmuj jedynkę. Jeszcze dam radę chyba wygrać, coś czuję. Zupełnie nie mam staminy. Muszę jakkolwiek odpocząć, ale nie ma okazji. Okej. Okay.
Dobra, czyli rozwaliliśmy te poboczne, ale jak jeszcze ranić głównego przeciwnika? Pytanie. Zdaję jakiekolwiek obrażenia teraz, dobra, okej. Czyli z kuszy będzie najlepiej. No to teraz standardowa rozgrywka, jeszcze potrafi się teleportować, tak? Mam nadzieję, że już nie będzie czajników respił. To było mało przyjemne. A niech nasza tam przytankuje. No bez kuszy ciężko by było sobie poradzić. Jak tam morduje dosłownie. Takie obrażenia, że nie wiem. A teraz została położona. A ten przeciwnik bez przerwy w nią strzela, bez sensu. Załatwione. No, całe szczęście nie respił kolejnych. Daliśmy radę takim sposobem, no ale muszę przyznać, że trzeba było bardziej pomyśleć już w dungeonie. Przy okazji inwentory muszę naprawić, bo się trochę popsuło wszystko. Repair. Dobra, czasami ta gra jest całkowicie zbugowana moim zdaniem. Dlaczego nagle mam poziom 20? Jak bez przerwy miałem 30 przez całą grę, znaczy przez cały odcinek, to nie mam pojęcia. Czyli teraz muszę mieć z kolei poziom 40. Właśnie takie zadanie w górnym prawym rogu ekranu się odblokowało. A to może jednak trochę potrwać. Coś tu miałem przed chwilą? Nie wiem. Release. Hope Echo? Nie. Już bez sensu, bez ważnej kwestii. Więc w takim razie walka z bossem została chyba zakończona. Chyba więcej już nie wykonamy, jeżeli chodzi o cały dungeon. A więc pora na powrót do głównej bazy i postaram się jeszcze może wykraftować lepsze itemy. No, gdybym jeszcze mógł wyskoczyć, to jest najtrudniejsza kwestia. Dobra, zaraz widzimy się na miejscu. Dobra, postaram się jeszcze pójść trochę bardziej na północ, bo miałem w ogóle misję, żeby się dostać do Desert Herbarium Realm. I zastanawiam się, czy o tędy warto było się jeszcze dostać, Herbarium Site of Power. Może tam właśnie dostaniemy kartę, która by nam odblokowała możliwość podobną. Więc zaraz podejdziemy i zobaczymy. Przy okazji bardzo dobrze oświetlenie wygląda, trzeba przyznać jednak. Proszę bardzo. Ray Tracing, czy jak to się nazywa? Technologia Global Illumination. Jeżeli chodzi o oświetlenie, grafikę, rzeczywiście gra zasługuje na uwagę, uznanie. Wszystko tam od słońca globalnie jest przedstawione, więc fajna sprawa. Zobaczymy. To w sumie pierwszy świat, w którym byłem. Ale okazuje się, że aż tak szczegółowo go nie sprawdzałem. Mam też inną misję, która polega na ulepszeniu swojej postaci na poziom 40. Ale to może jednak zająć o wiele więcej. Potrzebuję jednak kilka jeszcze. O wiele więcej tego zielonego pyłu. I dopiero wtedy byłaby podobna możliwość, więc to może jednak trochę zająć. Jeżeli zobaczycie inwentory, mam 33 poziom, no musiałbym wszystkie te itemy poulepszać na 40 i dopiero wtedy coś by wyszło.
To skoro jakieś przeogromne wieże. To już ciekawa sprawa. Tam miałbym się dostać? Czy jest to w ogóle jakkolwiek możliwe? Zaraz się przekonamy. To może jakaś inna misja na wyższym levelu. Zaraz zobaczymy. Może właśnie 40 jest potrzebne. Jak tak w ogóle wysoko doskoczyć? Musiałbym zbudować jakieś konstrukcje i dopiero wtedy. Dobra, jeżeli teraz nie zadziała, to już nic nie zadziała dosłownie. Come on! Nie ma opcji, nie da rady. O co w ogóle chodzi w tym budowaniu? Niech mi ktoś wytłumaczy. To jest tak nieintuicyjne, że aż ciężko coś tu więcej wykonać. To jest największy challenge, żeby się dostać do wysłania kolejnego. Dobra, jeszcze będę sobie próbował jakoś budować w wolnej chwili. Zobaczę, czy jest opcja, żeby się dostać wyżej. Jeżeli tak, to wam pokażę. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić jaka sła dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Jutra.